Ej, Ale też Amadi, podobno jego pewnie. Amadi, teraz masz okazję w ogóle, bo po prawej jest Alan. Może Co? powiesz mu w twarz to samo, co gadałeś przez telefon, ale... Stop, stop. Ale spokojnie, aż tak... No czemu nagle tutaj przy kamerach? Mówiłeś, ale mówiłeś, że nie chcesz przed kamerami. Dobra. Przecież widziałeś mnie tam, tak? To idziemy? Parkera ćwiczyć? Cześć, cześć, Amadi. Spokojnie, spokojnie, to nie miało, znaczy miało rozpętać dymy i burze, nie ukrywam. A ale... chodzi żyłka pęk. Bogdan, co dym tutaj rozkręcił się za starcie. Ten nas tu chciał. Bo ty zawsze mówisz, że ktoś... dobrze, jedziemy. Dlatego jazda. Chciałbyś normalnie mi spojrzał w oczy i mi to powiedział. Jakbyś wyrwał od razu, byś nie wiem, czy by Haribo jeszcze zdążył wyjść do walki. Kurczę, kurwa, ale szkoda, nie chcę mu, nie chcę mu ja akurat szczęście. Fajnych pieniążków zabierać, wiesz, bo szkoda, szkoda, bo od razu byś kurwa nie wyszedł do tej walki. Ty byś kurwa... Jestem taki kurwa niebezpieczny, że miałem walczyć do koalicji zawodowej, ale kurwa jednak walczę z Free Fight'ą, kurwa. To jest taki farmazoniarz, że to jest po prostu aż to razi w oczy. Przestań pieprzyć, Maniek. Dlaczego w ogóle się zaczęła ta spina do Alana? No bo ja nawet nie wiem, o co chodzi. Kurwa, jaki vibing dzisiaj ma Amadeus. Chciałem jedną rzecz, kurwa, tylko powiedzieć. Czekaj, Amadi, bo gadałeś, kurwa, jedną rzecz i muszę to przytoczyć i to jest autentyczne. Mówiliście jeszcze poprzednio, że jak przyszedłeś do Amadeusza w trakcie konferencji, to... Tak. Jak ryba w wodzie dzisiaj, powiedz mi, Amadi, jak gadaliśmy prywatnie... Na hajpie. Tak, to powiedziałeś, że poskręcał, ja to że poskręcałbyś Alana. Ja oczywiście, na kręcu, oczywiście. Ale tego nie było. Srałeś się, jak mnie zobaczyłeś, tak jak powiedziałem do ciebie, kapiszonie, a ty powiedziałeś z zduszonym głosem, jak taki spuszczony, kurde, kapę ci ostatnio powiedziałeś, a czemu ty mnie wyzywasz? Tak mówię, ty, bo cię wyzywam. Tak powiedziałem do ciebie, bo kurwa, nie szanujesz zawodników 7-7, którzy mają większe od ciebie umiejętności tutaj. Dobrze, dałem ci się wypowiedzieć. That's my turn. Look at these people, znaczy listen me. Więc to było tak, idę sobie, a idę sobie, nie, ci nie przerywałem, więc prosiłbym cię, żebyś też mnie nie przerywał. Idę sobie i Alan mówi tak, co tam? I zaraz dodał, kapiszonie. Ja powiedziałem wtedy, co ty kurwa powiedziałeś? Się do ciebie cofnąłem, powiedz mi, czy się nie cofnąłem. Ja do ciebie podszedłem, nie ty do mnie. Idę tak, nie, idę sobie w tak, elegancko, wszystko jest fajnie. I on powiedział, co tam? Kapiszonie, mówię, co ty kurwa powiedziałeś? I tak, nie. Jak podszedłem, zduszony ty byłeś, się zaśmiałeś, zduszony się, cię prosto poczekaj. W oczy. Prosto w oczy ci się zaśmiałem, gościu. Co powiedziałeś wtedy? Jedno słowo, jedno prosto zdanie. W oczy ci zaśmiałem, prosto w oczy. Się, ale mówię, zacznij, mówię, szanować, kurwa, zawodników 7-7. Daj mi, kurwa, się wypowiedzieć, Maniek. Dotknąłeś mnie tak ręką i powiedziałeś, co, zdominujesz 7-7? I tyle. I się zaśmiałeś, ja też się zaśmiałem, więc zrozumiałem to, że chujowo powiedziałeś, wróciłem się do ciebie zdenerwowany. Zrałeś się. No mega się zesrałem, dlatego do ciebie podszedłem ci wypierdolić bułę, kurwa. No to czemu mi nie wyjebałeś, ty? Czemu bo się mi... żeś, kurwa, spucował i mnie dotknął, mówisz, weź, co, zdominujesz weź, 7 kurwa. I mnie prawie pogłaskałeś, proszę kurwa. Cię, proszę ciebie. Kurwić na dół, szmaciarzu. Myślę, że na dziś dzień miałbym spore szanse na to, żeby pierdolnąć go w cymbał i myślę, że w parterze jestem od niego lepszy, ale nie wiem w sumie tego. Tak strzelam pewnie, sobie z dupy, ale nie wiem. No strzelasz to z dupy, to ja wiem, to ja wiem, że strzelam z dupy. Ale co? Nie tylko z dupy! Nie ale tylko z dupy, ale i z ucha też ładnie zapierdzielasz. Jest papierek, anal, tak więc. Anal, tak więc nie tylko z dupy strzelasz, ale i z ucha też. Amadi, o wkładaniu do dupy coś strzelam z dupy. Stąd taka ksywka, pajacu. Amadi, Adrian Polak bardzo uradował się na to, jak powiedziałeś, że strzeliłeś z dupy i zaczął być brawo. O! Ja już czekam na poniedziałek na wasze wystąpienie. Przepraszam, czempion walczy za tydzień o pas, oddaj mu szacunek, tak? Właśnie opowiedz mi o tym, co opowiedz o tym, co mówiłeś mi na temat Polaka i na temat autentyczności jego walki o pas mistrzowski. Czy on rzeczywiście zasługuje na, to, na taką nie walkę? Nie wiem, co mówiłem, chyba się śmiałem po prostu tylko i no, tyle, nie? Śmiałeś. Mówiłem, możesz przypomnieć mi, nie pamiętam. Znaczy, no generalnie gardziłeś Adrianem. No wiesz, no nie przepadamy za sobą, nie? No to ciężko, żebym... mówił coś, ale poza jego poziomem sportowym raczej go nie obrażałem ani nic, nie? Ja mam go wyjebane na niego, no, wstał, wygrał, walczył, chłopak, tak? Tyle, no. Amadeusz, skoro ty mówisz, że zawodowo wstał, wygrał sportowy, i to jest dobry pomysł, aby rozwiązać tą aferę łańcuchową, jak wszyscy wiecie. Ta. Ale, no, teraz, mogę powiedzieć, jak to było z tym w końcu łańcuchu? Mam nowe fakty. Zaraz, to wszystko będziemy poruszali. Amadeusz, chwila. Dostałem informację, że na konferencji że się znalazł. Pojawił się na złomie. Przeciwnik z klubu Amadeusza i chcielibyśmy go zaprosić na scenę. Spoko, ale ja bym chciał najpierw powiedzieć, jak to było, bo ja już mam nowe fakty, ja już wszystko ale wiem. Ale jak wejdzie na scenę, to poruszymy to tutaj wszyscy. Także zapraszamy
Wiem, że tam Andrusza z klubu na jest, scenę. Jest ten, jest w jajku niespodzianka, jest w jego łańcuchu. Kurwa, myślałem, że się z imprezy, bo... Witam cię serdecznie. Z sportowego. Cześć, siemanko. Witam. Co, ale bujana. Siemano, to ty się napierdalałeś z Amadim? Powiedzmy, że była to jednostronna sytuacja. Nie było żadnego napierdalania. Słuchajcie, przyszedłem tutaj, żeby wyjawić całą prawdę. Zaraz powiem, po co przyszedłeś, ale ty pierwszy. Śmiało. Ten człowiek oskarżył mnie o pobicie i o kradzież łańcucha, co jest totalnie nieprawdą. Mam grube dowody na to. Daj mu uśmiech, po kolei. Czyli kolejny raz dał z dupy. Posłuchaj. Słucham. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że szedłem do łazienki i zostałem zaczepiony przez Amadeusza mocnym uderzeniem z barku. I naprawdę przyrzekam, nigdy w życiu nikt mnie tak nie zaczepił. Wróciłem się do niego i patrząc mu się w oczy, mówię do niego, czy jesteś świadomy tego, co zrobiłeś i czy wiesz, jakie konsekwencje... Jaki hitman, kurwa, co jest? Mnie i kazałeś co mi jest, kurwa, wow! Szedłem wtedy do swojego kolegi John Wojtka Wick. I mówię mu o tym całym zdarzeniu, a pokazując na ciebie palcem, a ty już biegłeś do mnie, złapałeś mnie za koszulkę i powiedziałeś, że mnie zabijesz. Wtedy dostałeś mocne uderzenie prawą ręką na szczękę i w życiu nie widziałem tak przerażonego człowieka, jaki byłeś wtedy w tamtym miejscu. I prawda jest taka, że przez 30 sekund byłeś zamolowany do momentu, aż nie patochroniarz i mnie nie udusił i przeciągnął przez pół lokalu. Później co to kurwa była jest? Była taka sytuacja, że wszyscy staliśmy jedynie... Tak, w patio. Jak zostałem gangsterem. Była dziewczyna w czerwonej koszulce, która gadała... Kawulski, kurwa, nagrywaj! Patio to jest takie miejsce, kiedy wychodzisz z klubu, tak? Wychodzisz. Mózgu. Dobra, słuchajcie. Ja pierdolę! Zamknij mordę, Polański, śmieciu. Spokojnie. Leżeć. Oddychaj. Dobra, to teraz Amadeusz twoja. Ale konfa zajebista. Stop, nie skończyłem jeszcze. W momencie, kiedy mieliśmy już wychodzić, zadaję mu pytanie, czy jest świadomy tego, co zrobił. Nic się nie odezwał. I wtedy mówię, chodź, wyjaśnimy to jeszcze raz, jak mężczyźni na zewnątrz, dalej się nie odezwałeś i zostałeś wyproszony z klubu. Później... Mam na to grube dowody, że mnie straszyłeś i groziłeś, co udostępnię publicznie na swoim Instagramie. O! Instagram! Instagrama, zamknij pizdę, nie promuj się, śmieciarzu jebany. Zachęcam wszystkich do obejrzenia i zobaczycie, jakim jest lamusem. Nie promujemy złodziei. I ja zaraz skłamałeś. Dodam tyle, część była prawdą, część przyszedłem była kłamstwem. Tutaj, ucisz się, oddychaj. Przyszedłem tutaj, stałem i mówię, chodź pogadamy, wyjaśnimy to jak mężczyźni. Uderzył mnie dwa razy w twarz, możecie się przyjrzeć. Będą nagrania, sobie obejrzycie. Tak się zachowuje opanowany człowiek? Ale chwila, ja tak tutaj widzę tylko jedno opanowany człowiek. Ty? Kto kogo uderzył? Kurwa, lubię tego ziomka. Macie odpowiedź. Dobrze, ale Amadeusz mówił, że ty... Czy masz świadomość, co właśnie zrobiłeś? Kurwa, lubię go w tył. Przecież powiedziałem, powiedziałem już swoją wersję. To może niech teraz Amadeusz powie swoją wersję. Amadeusz... To ja wam teraz powiem ciekawostkę. Słuchajcie, tylko ja ci się w sumie nie wtrącałem, dasz mi się wypowiedzieć? Spoko. Zajebiście. Słuchajcie, teraz kurwa będzie beka, nie? Wyobraźcie sobie, że ten pierdolony kurwa Atencjusz podpisał kontrakt menadżerski, a ta cała akcja była ukartowana tylko po to, żeby wybić go wraz z menadżerem Normana Parka. I ten koleś, to była ukartowana akcja, żeby ukraść mi łańcuch i żeby się wybił. Stąd ten złodziej się tutaj znalazł. Ogólnie kiedyś złodzieją obcinano ręce, nie wiem czy wiesz. To są grube oskarżenia. Słuchaj, jeśli mówisz, że jestem złodziejem, to waż się ze słowami, bo to już są naprawdę grube oskarżenia, Amadeusz. Dobra, przestań pierdolić, Maniek, daj mi dokończyć. Słuchaj, złodziejasz. Maniek. Złodziej się tępi, człowieku, a ty przyszedłeś i się publicznie, kurwa, przyznałeś do tego, że zorganizowałeś, kurwa, na mnie napad wraz ze swoim menadżerem, z którym podpisałeś kontrakt, żeby się wybić. Jeszcze myślisz, że fejmem co ma być promowało złodziei i kurestwo? Ty jesteś pierdolnięty, człowieku. Po pierwsze, dobra, twoja historia... Mordę i teraz ja mówię. Historia. Nie ty zamknij mówisz, mordę, kurwa, bo ja ci dałem, wyłączcie, kurwa, śmieciu się wyłączcie, złodziei. Teraz za dużo teraz oszczerstw gada, proszę, wyłączcie nie. Go. Prawda jest taka, je, że w momencie... Nie możesz mi powiedzieć, jak było. Kiedy pobiłem w klubie, czy nie pobiłem, poszło do awantury. Kiedy była awantura, był czas, masz coś za uszami, ale weź, odłączcie go na chwilę, naprawdę, odłączcie go, bo tutaj... Panowie, nie, ale teraz chcemy poznać wersję Amadeusza. Już powiedział. Mówi jeszcze do końca, już powiedział. Niech powie do końca, mów do końca, Amadeusz, jak było. Powiedz, jak było.
po części było faktycznie, jak mówi, ale w momencie, gdy dostałem strzała, stałem tak bokiem do niego, nagle dostałem bum. Poleciałem faktycznie tak i w tym samym czasie wszedłeś mi w nogi. Było czy tak, czy nie? Nie, nie było tak. To co, nie było tak, co jak powiedziałem teraz? Było tak, że zostałeś obalony, prawie poleciałeś do tyłu. Obalony? No to powiedziałem to przed chwilą. Wyjebałeś mi strzał i wszedłeś mi w nogi. Nie, nie w nogi, nie w nogi. Dostałeś obejście za pas z tyłu. Tak, to, coś za pas. Się, no dobra, ale chodzi, że... Coś się gubisz chyba. Zapaśniczo. Jeszcze się nie znasz na tych technikach zapaśniczo, musisz się jeszcze trochę nauczyć. Zawodowiec, ale daj mi dokończyć. Tak, czyli tak, widzicie, tak, mówiłem od początku prawdę. Poleżał na mnie faktycznie z 15 sekund, gdzie się biliśmy i sam ciebie z siebie zrzuciłem, kładąc ci stopy, kurwa. Po jakichś 15 sekundach faktycznie leżałeś. Biłem cię też od dołu, bo powiedziałeś, że miałeś trochę głowę rozwaloną. Rozmawialiśmy raz przez telefon, prawda? Powiedziałeś mi przez telefon, że miałeś trochę głowę rozwaloną, pamiętasz? A to przypadkiem, jak do mnie zadzwoniłeś i się zapytałem, kto mówi, i się spytałem, czy Amadeusz, to... Ja byłem przy tej rozmowie, tak? Choć nie ze mną rozmawiałeś. Tak? I powiedziałaś, to nie mówi Amadeusz. Bo ja byłem i przy już tej mu się włączył gangsterski film w głowie. Gangsterski film w głowie i zaczął mnie straszyć. Ale trafił na złego przeciwnika. Od początku nic z tego nie wyszło. Jestem tutaj, chciałem wyjaśnić z tobą sytuację w klubie od razu po. Jesteś pizdą. Byłeś z kumplami, kurwa, śmieciu jebany. Złodzieju pierdolony. Nie jestem złodziejem. Jebany. Chodź, zabiłbym cię, kurwa. Już zabiłeś w klubie. Ty, śmieciu, zaatakowałeś mnie z zaskoczenia. To tak jak ja ci przed chwilą wypierdoliłem bułę, partyzan za partyzan. I co, i teraz ja mogę gadać, najebałem ci? Spójrz, jak masz pizdę pod okiem. Ja nie miałem śladu, frajerze, sam cię z siebie ściągnąłem i rozdzielili nas, frajerze. Byłeś, kurwa, z kumplami. Kto tu jest złodzieju frajerem? Pierdolony. Kto tu jest frajerem? Jesteś złodziejem, piętnuje się takie szmaty jak ty. Człowieku, na kurwa zorganizować z menadżerem Normana Parka tą całą akcję, żeby się na mnie wybić. To jest ukartowane, wie jak tu się znalazłeś. Dobrze. Tu są tylko ludzie z listy. Słuchaj. Menadżer Normana Parka, ludzie z listy? Słuchaj. Nie mógłby tu wejść. Nie muszę się bić z tobą nigdzie publicznie. Możemy to załatwić, kurwa, w ciemnym zaułku. Niech widzi to kilka osób. Słuchaj, a czemu mi wyjebałeś zaskoczenia? Dlaczego mi zajebałeś zaskoczenia wtedy? Proszę was, zróbcie tak, żeby doszło do tej walki. Stary, dobry, nakręćcie to, żeby... Nie musi to być publiczne. Możemy to zrobić po prostu. Zrobić to ty możesz laskę, złodzieju. U mnie gdziekolwiek pod blokiem, zróbmy to. Dopuśćmy do dobra, tego, ale zobaczycie, czas kluczową kwestię. Czekaj. Czas na kluczową jesteś kwestię. Kurwa złodziejem. Siadaj. Gdzie jest łańcuch? Kto ma ten łańcuch? O, dokładnie. No, ja tego łańcucha nie wziął. W jajku niespodzianka. Osoba w internecie, która ma ten łańcuch, już się wypowiedziała, że go ma, więc jakim mogę być złodziejem? A czy wiesz, kto ma łańcuch? Słucham? Wiesz, kto ma łańcuch, czy nie? Wiesz, kto ma łańcuch? Słuchajcie. Dobrze, słuchajcie. Dobra, ostateczna wypowiedź jest taka. Ta akcja była okartowana, dlatego dostałem z partyzanta i tak dalej, po to, żeby zabrać mi ten łańcuch i żeby ten Atencjusz mógł się wybić. Ale teraz cała rodzina twoja i tylko ta Polska będzie, zamknij mordę, jak ja mówię. Tylko będzie wiedziała, że jesteś najpopularniejszym polskim złodziejem. Publicznie pokazałeś, że jesteś złodziejem. Czaisz to? Dobra, panowie, i że napadasz na ludzi z kumplami, jak ja byłem z koleżankami. Prawda, ale jest słuchajcie. Tylko jedna i prawda zawsze się obroni. I dokładnie, ponieważ jest ja tutaj... Ja jestem prawdziwy i nie mam sobie nic do zarzucenia. Ostatnia rzecz. Nic nie ukradłem. Ostatnia rzecz, słuchajcie tego. Jest tam Don dziewczyna. Farmazon. Jest tam. Zamknij mordę. Wszystko powiedziałem już i prośba stary, moja tylko do mnie. Dobrze. Nie zaczepiajcie innych ludzi w klubie, bo nigdy nie wiecie, na kogo traficie. Idziemy dalej. Ej, kurwa, idziemy dalej. Przechodzimy panowie. Do Piotra. Lecimy dalej. Kurwa, co się uśmiałem? Dawno się tak wuja nie uśmiał. Fajnie, no. Totalnie zabawnie. No. Dawno się wuja tak się nie uśmiał. Kurwa, Amadeusz, forma mutant. Nie wiem jak tutaj, nie wiem jak walce, kurwa, na konferencji, no. Tyle, co się wujson uśmiał. Zostawcie łapkę w górę.